Radio Conchita, proszę mnie, Radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. Radio Conchita. To też nadzwyczajna rodzina. Znany jest ten Dawidow, który był, jak on się nazywa? Dekabrystą. Dekabrystą, właśnie. Znana jest ta historia, że jego żona pojechała za nim na Syberię, jak tam już go wysłano z tej fortecy, który był uwięziony, że tam urodziła wiele dzieci, choć część zostawiła właśnie z samych tutaj. No i zachowała się ich posiadłość, kamionka, bardzo znana, prawda? W tej kamionce właśnie rodzina von Meków badała, czy warto ożenić Mikołaja z Dawidową. No i uznali, że tak. A w kamionce moja mama z kolei jako mała dziewczynka bawiła się z Czajkowskim, który bardzo, bardzo ładnie zajął się taką kuzyneczką, dziewczynką małą. Jest taki opis mojej mamy tego. Czy rzeczywiście jest tak, jak kiedyś w jednym z wywiadów powiedziała pani córka, pani Joanna Krupska, że ta, która poszła za dekabrystą na Syberię i że cała ta historia Dawidowych właśnie, że to jest taka bardzo też emocjonalnie silna historia w państwa rodzinie, że to jest jakoś tak przekazywane i że wpływa na następne pokolenia? No jednak tak, a może najbardziej właśnie przejęta tą w ogóle całą historią rodziny rosyjskiej jest Joasia. Ona niezwykle wszystko wie, o wszystkim pamięta, do wszystkiego ciągle wraca, za wszystkich się modli. A dla pani te korzenie rosyjskie jakie znaczenie miały i mają? Miały i mają, tylko że ja w ogóle myślę, że tak byłam zawsze zaangażowana w to, co dzieje się teraz wokół mnie i no, wszędzie i ciągle byłam nieprzytomnie zapracowana. Więc mniej myślałam o przeszłości, dlatego właśnie słabo poznałam rodzinę Zapolskich, jej przeszłość. I mniej może niż nawet właśnie moje dzieci przejmowałam się też i całą rodziną, chociaż poznałam, chociaż uczestniczyłam w różnych bardzo ciekawych fragmentach życia tej rodziny. To mnie to wciągało niż ich, bo najpierw była ciągle jakaś praca, zawsze pomaganie jakimś ludziom. Siłą rzeczy ta historia albo gdzieś uczenie się i jednocześnie pracowanie, bo ja byłam w takiej sytuacji. Także wciąż byłam okropnie zajęta różnymi innymi rzeczami niż nie przeszłością rodzinną. Ale chciałbym, żebyśmy wrócili, pani profesor, jednak do tego małżeństwa pani rodziców, bo rodzicom się wydawało właśnie to, co pani powiedziała, że jednak się obie rodziny zgodziły wspaniałomyślnie na to małżeństwo, ale rodzice się nie spodziewali tego i coś planowali nawet. Planowali ucieczkę, tak, tak. Planowali ucieczkę, jeżeli rodzice się nie zgodzą. No ale się zgodzili i małżeństwo było bardzo dobre, no trzeba powiedzieć, dzięki anielskiemu usposobieniu mojej matki.
bo ojciec był trudnym mężem. No i polowania ciągłe, i granie w karty. I no, w ogóle towarzyskie życie. No, także tak. Już. Musiała mama pewnie być de facto dużą pomocą dla ojca. Znaczy była na pewno, znaczy ona w Babińcach to jeszcze mieli duże pieniądze, jeszcze były bony dla dzieci i angielska i francuska. I ona miała jakąś taką gospodynię, która się domem właściwie zajmowała. Także mamy kolejną, proszę Państwa, antyreklamę tam w Bibliotece to, Narodowej. Przecież oni się gapią jak dziady za Jezusem. To nie jest reklama Biblioteki Narodowej, tylko to jest to antyreklama. Czas, stoją, gapią się, oceniają, gadają jak przekupy. Przecież przy ludziach to nie ma co gadać. Się dziad do dziada nachyla, gad do gada. To tak jak w tej Mikołaja, proszę Państwa, Reja, krótkiej rozprawie pomiędzy wójtem i plebanem. Że ksiądz pana, pan księdza, a im prostym zewsząd nędza. I ludzie to widzą. I to jeszcze w bibliotece. Ale także ojciec był zaangażowany w różne społeczne sprawy. Mimo tego swojego charakteru i takiego życia, jak pani powiedziała, i karty, i polowania. Tak. To już w Rożyszczach to niezwykle się angażował. No, był komendantem Strzelca. To było dla mnie też zawsze przeżycie, bo ciągle ta orkiestra strzelecka przychodziła na jakieś jego urodziny, imieniny, spotkania. No, był burmistrzem miasteczka żydowskiego przez kilka lat. Dał się uprosić i był. Był przewodniczącym Związku Myśliwskiego tego. Był przewodniczącym w tym klubie, w którym w Łódzku ciągle grali w karty nocami. Teraz tak. Także na różne strony się angażował, ale miał w ogóle też bardzo w tym wszystkim dobre strony, to znaczy umiał bardzo dobrze żyć z ludźmi i dostosować się zawsze do poziomu człowieka. Miał duże poczucie humoru też. Także i z Żydami miał świetne stosunki. No, to pewnie zechce pan, żeby powiemy o tym oczywiście, jak to potem było. Ale jeszcze... I z Ukraińcami bardzo dobre, i z osadnikami niemieckimi bardzo dobre. Także bo tam był taki konglomerat właśnie. Tam był konglomerat różnych narodowości, tak. Ale póki jesteśmy przy rodzicach i przy jeszcze właśnie Rożyszczach, pani profesor ma także korespondencję ze sobą. Czy to ten moment, żeby przeczytać? A nie, ja mam korespondencję dużo późniejszą. Późniejszą, myślałam, że to z tego okresu, bo wiem, że pani profesor taką korespondencję przygotowała. Wobec powyższego, ten trudny okres przed nami, na chwilę posłuchajmy muzyki i przejdziemy powoli do tego czasu, który dla państwa rodziny, jak i dla wielu polskich rodzin, wcale nie był łatwy.